Siemaneczko, pokażę dzisiaj to modowanie z auta na auto, ale bez dwóch konsol, bez netcata, tu ze znajomym. Tu metoda, jak się na początku zgliczować, zrobić offradara. Tu pokażę na nowej generacji metodę solo, ale możecie się gliczować ze znajomym, że on was zaprasza do Terrorbyte'a, tak jak przy kopiowaniach aut od znajomych, a my tak, na nowych generacjach. Przechodzimy na pauzę, najeżdżamy na członkostwo GTA+, wciskamy guzik pauzy, klikamy guzik A lub X, zależy jaka platforma, i puszczamy pauzę. I na tym członkostwie GTA, pod tym musi nam wyskoczyć opcja, żeby wyjść z Terrorbyte'a, czyli trzymam pauzę, klikam A, puszczam tą pauzę, wyskoczyło mi wyjść, no to klikam sobie tu wyjść 3-4 razy, cofam się, czyli B, wchodzę w mapę, odpalam obojętnie jaką misję z mapy, musicie sobie je włączyć, jeżeli macie wyłączone, i zwyczajnie opuszczamy lobby. Tu już mamy zrobionego solo, tam offradar, to jest, można zrobić, no tak jak mówię, tak jak pokazałem, solo albo ze znajomym, tak się robi jak przy kopiowaniu auto od znajomych tam przy klubie ze striptizem. Jak już to zrobiliśmy, potrzebujemy teraz znajomego z innym trybem celowania w sesji dla znajomych najlepiej. Ja tu mówię o Xboxie, PS4, 5 mają anawaków, mogą tam dołączać. No Xbox też ma anawak, ale w Bad Sporcie to nie działa tak samo. Tu znajomy z innym trybem celowania odpala wam tytaniczną robotę. Podchodzicie do tego okienka z biletami przy arenie. Klikacie do znajomego, dołącz do gry. Gdy macie pierwszy komunikat, mówicie mu znajomemu, żeby opuścił kompletnie lobby, jak opuści, wy potwierdzacie ten komunikat i klikacie kilka razy strzałkę w prawo. Teraz na drugim komunikacie, że celowanie ma inne, czekacie sobie z 10-11 sekund i też tu pospamujcie chwilę, tylko tam 3-4 razy guzik A lub X, zależy jaka platforma. Boom, boom, boom. Potwierdzacie. Tu na tym trzecim komunikacie usłyszycie 3 razy boom, po tym trzecim boom potwierdzacie. Nie macie w ogóle minimapy. Teraz zapraszacie znajomego z powrotem do was na sesję. No żeby w ogóle pauzę kliknąć, to musicie wyciągnąć telefon w górę, wejść w tą zakładkę internetu i dopiero guzik pauzy możecie kliknąć. Wysyłacie zaproszenie znajomego do gry, no czekacie aż on dołączy i zaprosi was do tego klubu samochodowego. Co najważniejsze, teraz albo wcześniej, no musicie zarejestrować się do Sekuro Surf, bo tu będzie wam potrzebny buzard, będzie wam potrzebne biuro. Gdy znajomy już tam dołączy do was na sesję, no wysyła wam zaproszenie do tego klubu samochodowego. Wy je przyjmujecie. No dobra, jesteśmy tutaj i to co mówię, najważniejsze, zarejestrować się do Sekuro Surf. Oczywiście sprowadź pojazd osobisty. I tu pokażę. Nie będzie można odpalić za pierwszym razem sprintu, nie zawsze, bo, ale dzieje się tak, więc jest na szaro, znajomy tam też ma na szaro, to musimy udać się do niego, do samochodu, razem opuszczamy ten klub samochodowy, to znajomy tam klika B lub, nie wiem co jest na tym, kurwa playu, lub kółko. No, opuszczamy razem, znajomy wraca z powrotem do tego klubu samochodowego, z powrotem wam wysyła zaproszenie, wtedy już ten sprint będzie można odpalić. Dzieje się tak, no nie za każdym razem, no, ale się dzieje, że za pierwszym razem nie idzie od tego odpalić tego sprintu, ani my, ani znajomy, dlatego mówię, musicie z nim wyjechać na zewnątrz, on was zaprosi jeszcze raz, wtedy już na 100% będzie można go ten sprint odpalić.
No i dobra, teraz jak już możecie odpalić ten sprint, znajomy, czy tam wy mu wysyłacie zaproszenie, czy on wam jeden pies, tylko tutaj najważniejsze, znajomy mu, jak po wysłaniu wam zaproszeniu do sprintu, musi stanąć przy tych drzwiach wyjściowych, tych za mną, co były, tych, do których biegnę. Gdy zostanie mu 5 sekund do końca, klika, żeby po prostu wyjść z klubu samochodowego. A tu się zajebałem, kliknąłem na 8 sekund za wcześnie. No to mi wyszedł i sprint mi przerwał. Macie na dole odliczanie. Tak jak mówię, no ja tu za pierwszym razem wziąłem pada w łapę, od razu kliknąłem, a miałem 8 sekund do końca, czy 9 nawet. No nie wyszło. Mój znajomy tam, łepek tylko mu widać, wyszedł, no sprint mi przerwał, wrócił do się z powrotem, wysłał zapkę i na 5 sekund do końca klika, żeby wyjść. No tutaj jest false start i sprint przerwany. To znajomy wraca, włazi z powrotem, wysyła nam te zaproszenie jeszcze raz do tego sprintu, my je wyciągamy, telefon w górę, przyjmiemy. I to samo. Znajomy przodem do drzwi, żebym miał opcję wyjścia. Ja tutaj nawet dałem wyjść na dach. No, po prostu, żeby wyszedł z tego klubu samochodowego. Macie odliczanie na dole. I tak jak mówię, 5 sekund zostanie na liczniku do końca. Teraz znajomy klika, żeby wyjść. Udało się. Teraz my mamy nieskończony czarny ekran. To tu potrzebny nam ktoś jeszcze, kto jest z tym samym trybem celowania. Nie z innym, tylko z tym samym. Jeżeli nie macie znajomych, możecie robić najlepiej tego glitcha na celowaniu swobodnym. Wtedy Anavac jest na swobodnym na wszystkich platformach. Tu dołączam Pavlotti. Ma widocznie inny tryb celowania jak ja, bo nie ten komunikat mi chodzi. Dobiorę następnego. Kto tu jest? Bandit. Dołącz do gry i tutaj właśnie wyskoczy komunikat, że sesja jest pełna, wróć do GTA Online. Brak wolny, więc pasuje. No i teraz tu trochę przyspieszę. Sekuro Surf, pojazdy prezesa, wzywamy sobie buzarda. Czekamy, aż ten buzard się zrespi. Wysiadamy z tego auta, idziemy do buzarda. Tu jest taki właśnie obraz z kamery, że ciężko będzie wam pewnie tam iść. Najlepiej to jeździć na wstecznym. Ja tu sobie podjechałem drugą konsolą, to miałem trochę lepiej widziałem gdzie iść, ale tu i tak nie jest te same chodzenie. Mojej postaci nie widać, ten obraz tej kamery jest taki dziwny. Dlatego mówię, ja tu sobie podjechałem, wy też poproście znajomego, żeby wam tu podjechał, powiedział wam chociaż czy dobrze idziecie, czy nie. No ale wsiadacie do buzarda. Unosicie się w górę, zwyczajnie z niego wyskakujecie, żeby popełnić samobójstwo. Czy tam znajomy może was rozjechać samochodem, to już tam mniejsza z tym, po prostu musicie zaliczyć zgona. Teraz znowu dołączacie do kogoś z tym samym trybem celowania, potwierdzacie ten komunikat, wzywacie sobie teraz ten luksusowy śmigłowiec też przez Sekuro Surf. I wsiadacie do tego helikopterka, klikacie lewy analog, wciskacie, wybieracie, że chcecie udać się do swojego banku. Maze Banku. Gdy jesteście w środku, tu nie kręćcie, bo gdzieś pójdziecie nie wiadomo gdzie, tylko lewym analogiem do przodu, do góry, tak żebyście szli do przodu, aż podejdziecie do swojego asystenta czy asystentki. Klikacie strzałkę w prawo, wybieracie pojazd osobisty i wybieracie pojazd osobisty, który chcecie zmerdżować. Jest ten nowy
W ogóle zapomniałem na początku powiedzieć, żeby przed glitchem wezwać sobie już pojazd, który... z którego będziecie przerzucać te mody. Teraz znowu wyszliście na zewnątrz, wzywacie buzarda. Teraz musicie znowu dojść do tego buzarda. Tu się wjebałem na schody i znowu musiałem sobie drugą konsolą podjechać, zobaczyć gdzie i... Ale jest buzardzie. Wy już do niego wsiądziecie. Znowu to samo. Wznosicie się do góry, wyskakujecie, zaliczacie zgona. Będziecie już w swoim zmodowanym autku. Mówicie znajomemu, żeby opuścił sprint, czyli odpala misję z mapy. Tam do góry po lewo są takie niebieskie dwa znaczniki, odpala jeden. Z nich jest koniec sprintu. A wy możecie udać się do mechanika, w aucie zmienić cokolwiek. Auto jest już wasze zapisane, ale do mechanika nie możecie wrócić nim do areny, do klubu, do biura, gdzieś gdzie macie warsztaty, tylko zwyczajny mechanik na mieście. Także no, jest tu zabawy trochę. Generalnie to wolę chyba robić to przez te dwie konsole, no ale... Kto chce, niech się bawi. Tu jeszcze raz, przed glitchem najlepiej zarejestrować się w Sekuro Surf, wezwać auto, z którego będziecie przerzucać mody, no i potrzebny wam znajomy, który wam pomoże się zgliczować i opuścić sesję, zmieni celowanie, no zwłaszcza tu o Xboxa. Czy róbcie to na swobodnym, znajomy niech tam będzie na asystowanym, jak do tej tytanicznej będzie się dołączali, czy nowe generacje mogą na początku robić off-radara, jak ja tutaj pokazałem. No możliwości jest kilka, no. Wrzucam to dzisiaj, też to już krąży ponad tydzień. No ale nie ma czasu siedzieć stale nagrywać. Kto chce, może sobie tego mercha robić. Pozdrawiam. Elo.